Dave Brubeck, pianista jazzowy, wynalazca stylu cool, inaczej nazywanego stylem West Coast Jazz. W 1958 roku przyjechał ze swoim kwartetem do Polski, czym zmienił kształt polskiego jazzu po dziś dzień. W 1980 roku wydawca naczelny pisma katolickiego Our Sunday Visitor, pan Ed Murray, zamówił u niego mszę. Mszę, która miała stanowić ilustrację muzyczną nowej edycji mszału rzymskiego. Miało to wszystko odbyć się w duchu stricte jazzowym i za pomocą tego właśnie języka uświetnić to właśnie wydanie. Dave Brubeck zabrał się ochoczo do tej pracy. Nagle ktoś zarzucił mu, że w muzycznej oprawie mszy nie ma części poświęconej modlitwie Ojcze Nasz. Był bardzo zdziwiony, że jest taka modlitwa. Znał jej nazwę jedynie jako Modlitwa Pańska. Niedługo potem, podczas wakacji, które spędzał na Karaibach, przyśniła mu się oprawa muzyczna do Paternoster. Zdecydował się umieścić tę właśnie muzykę, która mu się wtedy przyśniła. To właśnie rok 1980 był rokiem dla Davida Brubecka, można rzec śmiało, przełomowym, bo wtedy uwierzył. Bardzo nie lubił, kiedy mówiło się o nim jako o konwertycie, ponieważ jego zdaniem, by nim być, trzeba byłoby być przedtem czymś. A on uważał, że zanim został katolikiem, był niczym. Dave Brubeck świadczył o swoim sercu, swoim życiem. Był przykładnym mężem, ojcem wielodzietnej rodziny, bez nałogów. Ta rodzina, później to był jego zespół. Pod koniec życia Dave Brubeck koncertował z własnymi synami.